przybywa osób ze stwierdzonym czerniakiem. To jeden z najczęstszych nowotworów skóry, który może rozwijać się przy okazji nieodpowiedzialnego przebywania na słońcu w czasie wakacji. W ostatnim czasie przybywa zdiagnozowanych przypadków czerniaka skóry. Wykrywa się go u 1 na 50 badanych osób. Jak podkreśla lekarz Jakub Marczuk, przeżywalność pacjentów jest związana ze stadium rozwoju nowotworu. Bardzo często diagnozujemy tę chorobę już w takim stadium dość zaawansowanym, który nie rokuje wyleczenia i czasami może się kończyć również śmiercią, niestety. Jakiekolwiek zmiany na skórze powinny być regularnie badane, by uniknąć takiego scenariusza i zapobiec dalszym procesom wzrostowym raka. Tym bardziej, że akurat ten jest wyjątkowo niebezpieczny. Jest to nowotwór, który bardzo groźny jest. Jest to jeden z najczęstszych nowotworów skóry. Lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego ważne, by sprawdzać swoje ciało co najmniej raz w miesiącu w miejscach, gdzie na co dzień nie zaglądamy. Okolice między palcami, plecy, stopy to tam najczęściej pojawia się czerniak. Oprócz tego zabezpieczanie się przed słońcem, z którego korzystamy najczęściej w czasie wakacji. Rekomendowana jest oczywiście ochrona przed słońcem, czyli nie wystawianie się na promieniowanie słoneczne w momencie, kiedy jest on najbardziej intensywny, oraz oczywiście rekomendujemy też codzienną ochronę kremami z filtrem. Czerniak to choroba, którą pomimo tego, że występuje na skórze, trudno zidentyfikować samemu. Ulegające zmianie znamiona i tak zwane pieprzyki, inny kształt, kolor, wielkość oraz pojawianie się nowych. To powinno wzbudzić naszą wątpliwość i zmotywować do pójścia na kontrolę do specjalisty.